Egzamin ósmoklasisty to przede wszystkim sprawdzenie wiedzy przed wyborem szkoły średniej. Dziś w 283 lubuskich podstawówkach do egzaminu przystąpiło 4595 uczniów. Przez 120 minut musieli wykazać się wiedzą, którą zdobywali przez 8 lat. Jedni przed egzaminem byli zdenerwowani, inni wyjątkowo spokojni. Od tego tak właściwie zależy większość mojej przyszłości, no bo to, do jakiego liceum trafię, to ważne. Nawet małpa by go napisała, łatwy jest, nie? Ale no, od tego i tak zależy przyszłość i to jest stres trochę. Nie stresuję się, jest ważne, ale nie stresuję się. Mimo że egzaminu nie da się nie zdać, to jest on obowiązkowy. Egzamin cechuje się takimi trzema atrybutami. Jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny. Oznacza to, że warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, że przystępują do niego wszyscy uczniowie w całej Polsce, a sprawdzają pracę komisje zewnętrzne. Ósmoklasiści musieli dziś odpowiedzieć na pytania związane z losami bohaterów książki Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego oraz zinterpretować okładkę komiksu przygotowanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Do wyboru mieli napisanie rozprawki na temat, czy warto pomagać, lub opowiadania o spotkaniu ze swoim ulubionym bohaterem literackim. Uczniowie, z którymi rozmawialiśmy już po egzaminie, oceniali go jako niezbyt trudny. Egzamin był o wiele łatwiejszy niż ten próbny. W sumie najtrudniejsze, nie wiem co było, takie w miarę łatwe. I wydaje mi się, że będzie dobrze. Myślę, że z 80% będzie. Nie było za bardzo trudne, w sensie dałem sobie radę, tak mi się wydaje. Jutro ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z matematyki, a pojutrze będą zdawać język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.